witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Tym razem będziemy opowiadać o rysowniku, grafiku Zbigniewie Lengrenie, który jest autorem takiej postaci profesora Filutka i psa Filusia. Zbigniew Lengren związany był z Toruniem, tutaj mieszkał, tutaj również po II wojnie światowej studiował i pracował. Swoje prace zamieszczał w tygodniku Przekrój, ale o historii Zbigniewa Lengrena opowie nam przewodnik toruński Paweł Kociński, z którym spotkamy się w miejscu przy kamienicy, w której mieszkał nasz bohater. Zapraszam do oglądania Bohaterów Historii. Jesteśmy niedaleko ulicy Piekary, a przy tej ulicy Piekary właśnie mieszkał Zbigniew Lengren, ale o historii tego rysownika, tego grafika opowie nam toruński przewodnik Paweł Kociński. Pawle, powiedz mi, w jaki sposób zapisał się Zbigniew Lengren we współczesnej historii Torunia? Może najpierw powiem, w jaki sposób Zbigniew Lengren trafił do Torunia, super, bo to też jest ciekawa historia. Zbigniew Lengren urodził się pod koniec I wojny światowej, dokładnie w czasie rewolucji bolszewickiej w mieście Tuła w Rosji. Po zakończeniu tych walk jego ojciec trafił do Torunia, pracował tutaj dla firmy Siemens i montował telefony w Toruniu. Rodzina Lengrenów zamieszkała właśnie w tej okolicy na zbiegu ulicy Różanej, na której teraz jesteśmy, i ulicy Piekary. Tutaj Zbigniew Lengren mieszkał, dorastał, chłonął atmosferę tego miasta i też tutaj chodził do gimnazjum, do szkoły podstawowej na Starym Mieście, a później do gimnazjum akademickiego imienia Mikołaja Kopernika, które skończył. Tuż przed II wojną światową wyjechał na studia do Warszawy, ale to był 1938 rok. Dosyć szybko wybuchła wojna, trafił do Wojska Polskiego, walczył w wojnie obronnej, dostał się do niewoli i szczęście, albo nieszczęście, dla niego może trochę nieszczęście, przesiedział całą wojnę w obozach, z drugiej strony szczęście, bo ją przeżył. W trakcie pobytu w szpitalu poznał w ogóle swoją żonę, która była pielęgniarką. I później po wojnie z powrotem wrócił do Torunia, zaciągnął się, można powiedzieć trochę kolokwialnie, na Uniwersytet Mikołaja Kopernika, tutaj studiował i od razu po wojnie zaczął działać artystycznie, można powiedzieć troszkę, i artystycznie, kulturalnie, został dziennikarzem, pracował w miejscowym radiu. A jeszcze w 1944 roku, kiedy przebywał w Lublinie, gdzie jakby zastało go wyzwolenie przez Armię Czerwoną, nazwijmy to wyzwoleniem, dostał propozycję pisania artykułów do prasy. Ale ponieważ nie miał maszyny pisarskiej, a zlecenie musiał zrobić, więc zamiast pisać, zaczął rysować. I tak się zaczęła jego kariera rysownika. Potem na studiach to wszystko jakby sobie doszlifował i w 1948 lub 1949 roku zaczął współpracę z czasopismem Przekrój. I praktycznie od samego początku zaczął tam rysować jeden z pierwszych polskich komiksów powojennych, czyli przygody profesora Filutka. Po kilku latach dodał do tego jeszcze postać Filusia, czyli małego pieska, który ten profesor miał znaleźć. To w jednym z tych odcinków. To jest jego symbol w Toruniu. I to jest jego symbol nie tylko w Toruniu, ale w całej Polsce. To jest jego wkład w naszą polską kulturę, ponieważ ta postać jest rozpoznawalna do dzisiaj zarówno przez starszych, jak i przez młodszych. Czasopismo Przekrój wydawane jest do dziś. Pomimo, że profesor Zbigniew Lengren już nie żyje, to nadal jego dzieło, jego postać ukazuje się, pojawia się, kolejni artyści kontynuują to w czasopiśmie Przekrój. Parę lat temu, już parędziesiąt lat temu, torunianie postanowiliśmy postawić pomnik Zbigniewa Lengrena, który widzieliśmy, tak? Pieska Filusia, który trzyma profesorski kapelusz i profesorską parasolkę. Czasami turyści pytają się nas, gdzie jest profesor. Obok pomniczka jest knajpa, która nazywa się Jadwiga. Dawniej profesorowie z Toruńskiego Uniwersytetu bardzo lubili tą knajpę, więc my czasami mówimy, że profesor Filutek siedzi w tej knajpie i pije piwo razem ze studentami, bo jest już na emeryturze. Super. Pawle, dziękuję bardzo za przybliżenie tej historii. Bardzo ciekawa postać Zbigniew Lengren, rysownik, grafik, prekursor polskiego komiksu. A to wszystko działo się w Toruniu. Zachęcam do oglądania Bohaterów Historii. Dziękuję za uwagę, Pawle, dziękuję za pomoc. Dziękuję.